przygotowany przez dzieci uczęszczające na Akademię Rozwoju Talentu w Mocińskim Ośrodku Szkoleniowo-Terapeutycznym. Są to trzy grupy, które współpracują, znaczy nie współpracują, które pracują oddzielnie. Plastyczna, teatralna i muzyczna, jak słyszymy właśnie w tle. Natomiast mamy taką ambicję, aby z tych trzech grup od czasu do czasu spróbować zrobić taki wielki, wielki zespół, żeby wspólnie coś przygotowały i przedstawiły. Na rozpoczęcie, na inaugurację będzie to oczywiście zaskakująca bajka, którą przygotowały nasze dzieci. A jaki tytuł i jaka treść, to już Państwo sami odgadniecie na pewno, jak się rozpocznie. Także ja pozwolę sobie Państwa jeszcze raz przywitać serdecznie, życzę miłego odbioru i proszę o wyrozumiałość na pierwszej generalnej próbie tak naprawdę tego przedstawienia w naszej aulii. Także zapraszam i życzę miłego odbioru. Proszę pana, nie mamy mamy. Właśnie, my nic nie mamy. Chcecie dziewczynki?
Trzeba szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Skocz do babci, czerwony kapturku. W tym koszyczku, koszyczek. Dziękuję bardzo. W tym koszyczku jest leków różnych szereg. Idź prosto, jak ta ścieżka. Nie zbaczaj tylko z drogi, bo tam wilk mieszka, okrutnej srogi. Słuchaj mojej przestrogi. Proszę bardzo, no i jak? Fiu, co gins? Tu, try. Czerwony kaptur, tur. Uważaj, tu bur. Tu bur, teraz tu lis. Lis by cię chętnie zgryzł. I lisy każdy zwierz. Zwierz się, dziewczynko, spiesz. Fiu, tu gins? Don't do
stop, rozegramy ostatnią scenę. Gajowa kuka do drzwi babci. Ups, gajowa kuka. Teraz państwo mogą wymyślić zakończenie naszej bajki. Zakończenie numer jeden. Gajowa dogaduje się z wilkiem, że nabiera mu sporo zapasów na zimę, a tym w zamian zwróci połknięte, a nie strawione bohaterki bajki. Zakończenie numer dwa. Gajowa przekonuje wilka, że ten jest wegetarianinem i nie potrzebuje mięsa. Zakończenie numer trzy. To wy państwo jako widownia możecie wymyślić zakończenie naszej bajki, które aktorzy rozegrają improwizując. Możecie państwo teraz wybrać zakończenie. Numer trzy. Proszę wymyślić. Proszę wymyślić zakończenie. Zakończenie numer trzy. Improwizować. To wy państwo jako publiczność. Ale to masz podać po? Które aktorzy rozegrają. Wilk dogaduje się z Gajową. Bierze ją za żonę. O. Wilku, jesteś taki piękny, jak możesz pojąć tyle ludzi. Ja cię kocham! Zakończyć główną próbę pierwszego finału operacyjnego.
zestawienia. I we wrześniu, w październiku, pewnie jak nam się uda zebrać jeszcze raz po wakacjach, to rozbudujemy tą bajkę tak, że będziemy znowu zaskoczeni, jak ona się skończy. Dziękujemy Państwu serdecznie. Myślę, że taka mini próba, czy mini przedstawienie zostawi wiele, wiele miłych wrażeń również wśród Państwa. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy już mogli spokojnie udać się na wakacje. Dziękujemy bardzo i dziękujemy za to, że dzieci mogą chodzić na zajęcia i że się bawiły tutaj do porządku. I oczywiście od września zapraszamy, kontynuujemy zajęcia i rozbudowujemy przedstawienie. Dziękujemy serdecznie.